Witajcie! Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do posłuchania utworu pod tytułem Styczeń z cyklu Pory roku Piotra Czajkowskiego. W skrócie tylko powiem, że jest rok 1875. Czajkowski dostaje zamówienie z magazynu muzycznego, z takiego miesięcznika, Nouvelist. Zamówienie na napisanie takiego cyklu na fortepian, którego nuty każdego miesiąca miały się ukazywać co miesiąc w tym właśnie magazynie. Czajkowski się zgadza, a wydawca wybiera fragmenty wierszy współczesnych rosyjskich poetów i te fragmenty wierszy miały posłużyć za inspirację dla Czajkowskiego do napisania kolejnych miesięcy. W miesiącu styczniu mamy fragment utworu Aleksandra Puszkina pod tytułem Przy kominku. I w swobodnym tłumaczeniu na język polski brzmi to tak. Zakątek spokojnej błogości, noc ubrana w zmierzch, ogień dogasa już w kominku, a świeca się wypaliła. I Czajkowski jest poproszony o zilustrowanie tego właśnie fragmentu wierszy. I powstaje taka kompozycja, której krótki fragment zagram Wam teraz. Błogość, szczęście. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przed kominkiem, widać dopalające się ognisko. Jest spokojnie, radośnie. Taka rzeczywiście przebija z tego pewnego rodzaju błogość. Może za oknem jakaś zawierucha, burza śnieżna, ale u nas jest tutaj dobrze. I ten fragment powtarza się wielokrotnie. Dla mnie ten utwór Czajkowskiego Przy kominku to jest takie właśnie siedzenie przed tym kominkiem, spokój, ale te nasze myśli gdzieś błądzą. Odpływają na chwilę, po czym wracają i znowu zanurzamy się w tę atmosferę spokoju. Następny fragment brzmi tak. Skomplikowanie harmonicznie, czyli akordy, współbrzmienie między nutami. Posłuchajmy. I wracamy do tej błogości. Ten utwór też ma budowę ABA, tak jak inne z cyklu. Czyli tak jakby płomień świecy, który gdzieś zgasnął właśnie, jak gdyby jakiś delikatny podmuch wiatru, który zgasił nam świecę. Dramatyzm, jakieś napięcie, ale wraca do spokojnego tematu.
kończy się część B i wraca początek. I znowu jak gdyby siedzimy przy kominku, zanurzeni w miłą atmosferę, ciepłą, domową, w środku zimy. Zagram teraz samą końcówkę. Czyli ściszenie na górze, przejście przez całą klawiaturę do góry, jak gdyby ogień zgasł, pozostajemy w ciemności, ale cały czas w tej miłej atmosferze spokoju i domowej sielanki. Wysłuchajmy teraz utworu w całości i oczywiście zapraszam do słuchania, oglądania innych filmów z cyklu Spotkania z muzyką. Dziękuję. Thank you.